Drodzy Państwo, spotykamy się na przełomie 1997 i 1998 roku. Jak zwykle jest to czas podsumowań i myślenia o przyszłości. Jest to także czas życzeń. Od kilku zaledwie tygodni kieruję pracami rządu, który powołały Akcje Wyborcze Solidarność i Unia Wolności. Był to czas intensywnej i trudnej pracy. Powiem Państwu o trzech najważniejszych efektach tej pracy. Efektach, które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa zarówno naszego kraju, jak i obywateli. Po pierwsze, zakończone zostały negocjacje z Paktem Północnoatlantyckim. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w NATO. Czekaliśmy na to przez wiele lat i przez następne lata będzie to gwarancja naszego zbiorowego bezpieczeństwa. Drugim poważnym zadaniem, które rozpoczęliśmy, jest reforma naszego państwa. Chcemy, aby nasze państwo było silne, aby pomagało obywatelom i aby chroniło ich prawa. Dobre skutki tej reformy będziemy odczuwali już wkrótce i przez następne lata. I wreszcie zakończyliśmy pracę nad budżetem. W przyszłym roku przewidujemy zmniejszenie podatków. Przewidujemy zmniejszenie inflacji. Wzrosną płace realne i w efekcie w każdej rodzinie będziemy mieli więcej pieniędzy. Nadchodzący rok będzie rokiem wielkiej naprawy naszego państwa, które nie działa tak, jak tego oczekiwaliśmy. Nie będziemy tracić czasu na polityczne waśnie. Dla naszego dobra, dla dobra kraju i obywateli naprawimy nasze państwo, które obarczone jest ciągle wieloma wadami pozostałymi w spadku po 40 latach totalitarnej władzy. Chcemy zbudować państwo, do którego obywatele będą mieli zaufanie. Chcemy zbudować państwo, które zapewni obywatelom bezpieczne i dostateczne życie. Będzie to dobry rok. Rok pozytywnych, dobrych zmian dla ludzi. Życzę tego państwu jak najserdeczniej. Życzę wiele ciepła i serdeczności w naszych rodzinach. Życzę Państwu, aby w przyszłym roku wydarzyło się wiele rzeczy, do których Państwo będziecie z wielką przyjemnością i satysfakcją wracali po latach. Teheran, rok 1977. W Iranie wybucha rewolucja. Przypadek łączy losy Iranki i pracownika ambasady. Wkrótce dochodzi do krwawych zamieszek. Ameryka w potrzasku 2 stycznia o 21:00. Zabawna opowieść w hollywoodzkim stylu. Ekscentryczny fryzjer próbuje sprostać wymaganiom swoich pięknych klientek. Przychodzi mu to niezwykle łatwo. On po prostu kocha kobiety. Jego dziewczyna czuje się poważnie zagrożona. Szampon. Łańcuch humorystycznych nieporozumień. Warren Beatty, Goldie Hawn, Julie Christie. 3 stycznia o 19:00. Richard Chamberlain w megahicie Shogun. Okręt brytyjskiego żeglarza Blackthorna rozbija się u wybrzeży XVII-wiecznej Japonii. Traci załogę, zostaje sam wśród ludzi, których obyczajów nie rozumie. Czy zaakceptuje twardy kodeks samurajów? Shogun. Wielka przygoda, łańcuch dramatycznych zdarzeń. 5 stycznia o 21:00. Zapraszamy. Pewnego dnia gra się rozpocznie. Od tej chwili nie jesteś bezpieczny. Michael Douglas w nowym filmie reżysera 7. Gra.
Kiedy twoje dziecko jest przeziębione, twoje opiekuńcze ręce są najlepszym źródłem siły dla niego. A gdy smarują na ściągnik waporu przyjęć, klatkę piersiową i plecki, lecznicze olejki parują, łagodząc kaszel i przynoszą ulgę. Wig Vaporub i kochające dłonie mamy pomagają szybko i skutecznie. Wig Vaporub. Najczęściej rekomendowana przez farmaceutów maść rozgrzewająca. Wig. Od razu lepiej. Jedna z klientek zapytała mnie, dlaczego jej łupież ciągle powraca. Co prawda stosowała Head & Shoulders, żeby pozbyć się łupieżu. Później jednak sięgała z powrotem po zwykły szampon. Nic dziwnego, że łupież powracał. Unikalny skład Head & Shoulders tworzy ochronę przeciwłupieżową. Zwykłe szampony nie dają tej ochrony, więc łupież może powrócić. Stosując Head & Shoulders przy każdym myciu włosów utrzymujemy tę ochronę. Jeśli coś robisz dobrze, rób to dalej. Head & Shoulders. Zapomnij o łupieżu, miej piękne włosy.